Absolutna świeżynka, kreatyna Krapiur w nowej linii Ultra. Uważany za najlepszy monohydrat kreatyny na świecie, dostępny w całkowicie nowych, autorskich smakach KFD. Jak się dzisiaj czujesz? Wiesz co, nie wiem, bo w piątek był w wrestling, w niedzielę był tir, a dzisiaj jeszcze były zapasy, więc nie wiem po czym, co boli. No. A żona wieczorem? Dałeś radę? No, no wiesz, no, żona w ciąży, więc... <laughs> ograniczone jest wszystko. ograniczone, ograniczone jest. Wszystko jasne. Ale, no nie powiedział ci kolega, jak mnie załatwił, bo wiesz, ciągnęliśmy tego tira, no ja zgubiłem swoje buty do, właśnie do, do tego boju. No i ciągnąłem... Ale Nie w trakcie ciągnięcia. Nie, nie, nie. Przed, przed przyjazdem na plaz no to tak mnie załatwił, wiesz, że wiesz. Pociągnąłem pierwszą długość w Adidasach, oczywiście przegrałem z Kretesem. On mówi: O, teraz ci mogę buty dać. Wiesz? Na drugą serię, gdzie już miałem nogi napuchnięte i nie mogłem już nawet tego tira ruszyć. No Ale. i właśnie tutaj, tutaj pierwszy raz na własne oczy, zobaczyłem, jak bardzo duże tutaj ma znaczenie odpowiednie obuwie. Jak wzięliśmy Konrada, e, Końwiga, tak, i totalnie przez buty nie mógł nic zrobić, a za drugim razem, kiedy już dostał właściwe buty, już był wypompowany, wyjechany, mi się. Wydaje, że też dostała po głowie i nie dał rady nawet tego ruszyć. nie? Dokładnie. Także ma to znaczenie. No dobra, panowie, mamy taki luźny wstęp ich za sobą. E, przedstawiać was nie trzeba. Każdy was, kto interesuje się chociażby troszeczkę sportami siłowymi, wie, zna wasze osiągnięcia. E, możemy tylko powiedzieć na początku, kiedy zaczęliście ze Strongmenami, jaki to był powód. To może Ty u pierwszy, starszy jesteś? Ja ze Strongmenami zacząłem w 2000. W roku trenować, w 2004 roku był mój pierwszy start. Czyli z pełna roku już był pierwszy start? Tak, tak? były to mistrzostwa Polski do lat 23, które miałem okazję jeszcze wygrać. Pamiętam, eliminacje, było chyba na 18 czy 17 w Bydgoszczy w takiej firmie Maktronik. Sędziował to Jarek, gdybym miał zanetą Floczyk, miał to sędziować, pójdzian, a Pudzian gdzieś wyleciał i Jarek to sędziował. I pamiętam, że do finału tam było 18 czy 16 nas, i ósemka wchodziła do finału. W finale były dwie konkurencje eliminacyjne: były to walizki i jog. I ósemka wchodziła do finału, i w finale było 5 czy 6 konkurencji. Pamiętam, była opona: zegar, belka, walizki i tir. E, I na tych konkurencjach. Raz byłem drugi i resztę wszystko wygrałem. Pamiętasz, jaką wtedy wniosłeś wagę na ten turniej? Coś około 128-129 kg. Czyli jeszcze dosyć taka, jak na ciebie w sezonie startowym to była mała waga. No czy wiesz, no mała waga. No, wtedy yy, Irek Kuraś w Polsce ważył tylko 140, a reszta chłopaków 125-130, więc wiesz, więc to była taka waga no już. Dosyć spora, no nie? Jak na tamten okres. Jak na tamten okres, wiesz? No później się zaczęła ta tendencja, że trzeba ważyć 150, 100, 145 czy 160, nawet, żeby coś gdzieś tam na świecie dźwigać. Ale tu na Polskę wtedy to było tak średnio. O. No dobrze, a jeżeli już jesteśmy przy samym pytaniu, strongman, czy to jest poprawne nazewnictwo, czy bardziej siłacze? czy znaczy, wiesz, no Strongman, no to silny mężczyzna, no polska nazwa siłacze, tak? No na początku wiesz, tylko i wyłącznie ta nazwa była i później to się przekształciło w siłacze, tak? Czy to było spowodowane sponsorem, czy, czy jakieś inne? Znaczy wiesz co, ja od początku w tym nie byłem, ja śledziłem to podczas, w telewizji, no i na samym początku, no to wiadomo, no, nazwa światowa, no to jest Strongman, tak? Mhm. Strongman, World Strongest Man, Strongman e, Champions League i tak dalej, i tak dalej. Czyli nazwa angielska, e, światowa. A w Polsce to siłacze Warka Strong, to, pod taką nazwą to Właśnie. widniało. A jeżeli chodzi o ciebie Konrad, początek? Co, jeżeli chodzi o mnie, ja staro z twarzy wyglądam, ale jak gdy zaczynałem startować już nie było niestety siłaczy w tvn nie. Chodziłem na, na siłownię, którą moment później odkupiłem od, od tego gościa, który teraz prowadzę do, do dzisiejszego dnia. I tam przychodzi na tą siłownię szwagier Dominika Abusa. I kiedyś pamiętam, że robiłem ciągi, udało mi się podnieść pamiętam, rekord 260 kg, to był dla mnie taki super wynik. To miałem młody chłopak, nie? 18 lat chłopak nie miałem i nie miałem w ogóle tego technicznie zrobić. I pamiętam, że obiecał mi, że no, kiedyś pojedziemy do Radzikowskiego na siłownię. Ja się wiesz, już wtedy znali przecież. Nie? No to był szwagier Dominika, nie? No tak. wiesz, ja to, wiesz, dla ja Radzikowskiego no, to znałem z TVN-u, tak? No, dla mnie no, to była wiesz, jakaś postać, kurde, wybitna, jeżeli chodzi o ten sport. I no, Byłem zajarany samym faktem, że będę mógł tam pojechać, a że ja tam zostanę na. Nastałem w sumie to się nie, nie spodziewałem no. No I pamiętam jak dziś ten dzień, że właśnie yy, przyjechał do mnie pod dom i mówi dobra to wsiadaj to pojedziemy z, do do Krzyśka na trening, nie? To było dzień później po tym po tym moim rekordzie. Pojechaliśmy na tą siłownię no burak, jak nie wiem, stał już. Podejrzewam, że do mnie jeden już taki przyjeżdżał, już miałeś dosyć takich wynalazków. Nie? Do, mnie, do mnie dużo chłopaków nie przyjeżdżało. Do mnie przyjeżdżał tylko Michał Kopacki, Adam Żuchowski I to nie na siłownię, tylko oni przyjeżdżali bardziej na sprzęt, mam tak. tam trenować. Na działkę chyba, tak? tak. Nie, 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 Ja trafiłem na siłownię. No A Konrad trafił na siłownię. No. Tak, no i słuchaj. No pamiętam, jak dziś ciągi robił. No mówi, ile masz rekord w ciągu? No ja mówię, no 260, mówię wczoraj się udało. No to dawaj dzisiaj ciągi. Ja mówię, jak wczoraj robiłem dzisiaj też, mówię tak, dzień po dniu. Jak zrobiłeś wczoraj, to się te zrobisz. No i wtedy zrobiłem swój drugi rekord, wtedy to było 270 kg Jak byłeś nastawiony psychicznie? Bałem Biedziałeś, się. Że, no bałem, że się, tak się, bałem, się bałem się tego, że nie podniosę tych 260 i gość powie do mnie, no, mówiłeś, że podnosisz, a nie podnosisz. Że zawiedziesz po prostu. Że zawiodę. No i nałożył te 260 Niby 260 udało się to gdzieś tam wyszarpać, powiedział, no masz nowy rekord 270. Aha, ale wiesz, ale z drugiej strony mnie też tak ktoś kiedyś potraktował, nie? Bo ja pamiętam, jak miałem tam 24 lata w 2005 roku, były moje pierwsze eliminacje do Warki Strong, do Pucharu Polski, też jeździłem do Pudziana na takie treningi i też tam byłem, wiesz, jechałem na pierwszy trening, ja nie wiedziałem czego się spodziewać, no nie? Wiesz, on mi powiedział, podnoś kulę, nie wiedziałem, jak tą kulę podnosić, tam mi się skóra na rękach krewała, ja miałem bordowe ręce, aż mi krew leciała, ale podnosiłem, no, bo to mówił ktoś, Kogo wiesz? Ja A nie pokazał ci w techniki, nie. tylko mówił po prostu, zrób to po swojemu. No, tak? to, no dokładnie, później dopiero pokazał. Ale ja powiem ci to tamto. To z biegiem czasu, jak ja to wspominam, to, to było dobre podejście. Bo on tak właśnie na mnie zweryfikował, uważam, że ja przyszedłem dwa, trzy treningi i tam nie było u niego, że dobra, pogadamy, porobimy. Bo nie, nie odzywał się, zapierdzielamy, zapierdzielamy. Ja teraz nie zacząłem się kolegować, nie? Wiem, po trzech miesiącach dopiero gdzieś. No, myśmy. Ja, ja podchodziłem do treningu jak do, jak do roboty. Jak do roboty. Ja przychodzimy do pracy, nie? Nie macie wrażenia, że wcześniej podchodziło się do treningów troszeczkę tak, jak, jak to tata cię uczył pływać yy, i rzucał cię do wody i sobie tak, radź, Nie? Kiedyś było to bardziej takie surowe i po prostu nikt się z nikim nie cackał. Zrobisz, masz to zrobić i tyle. A jak to zrobisz, nas nie obchodzi, tak? A dzisiaj wydaje mi się, że tak zbyt delikatnie każdy podchodzi do treningu i wracając do tego, co powiedziałeś, tą różnicą 260, to było 270. Często zauważyłem na siłowni, kiedy komuś nie powiesz tego ciężaru, on sobie sam wiesz, w głowie odejmuje. Założysz mu więcej, on zrobi tą samą lekkością. Nie? Jeszcze ci wrócę do tego, mi to też się podobało, że właśnie z biegiem czasu tak nam się zakolegowaliśmy, później zaprzyjaźniliśmy, to nie, nie miało to znaczenia. Był trening, była robota. I każdy gdzieś tam się pojawiły takie, nie? czasami opinie, że my źle trenujemy, bo my naprawdę katowaliśmy. Po trzy godziny, zapierdzielaliśmy te walizki krew nieraz z rąk leciała, ale się robiło. Ja, ja wychodziłem tak. z założenia, że ja mam upaść na treningu, a na zawodach się śmiać. Im trudniejszy trening, tym łatwiejsza wygrana. Dokładnie. I zobaczyłeś, i... w jakich warunkach gdzieśmy, to by się zdziwił, bo to była zwykła stodoła, ile tam było wysokości? No z no, 15 centymetrów nad głową było, wiesz. To jest bardzo ważne pytanie do Ciebie. Zrodziła ci się pasja? strongmana, tak? Ale warunkami fizycznymi to ty naprawdę no, nie, nie jesteś zbyt dobrze obdarzony, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę. Nie jest zbyt duży wzrost, przez to idzie, idą krótsze dźwignie, e, krótsze palce, więc gdzieś tam na starcie byłeś przegrany, więc pytanie co zaważyło, że mimo wszystko sobie poradziłeś? Wydaje mi się, że charakter, wiesz, że głowa. Tak. Że po prostu tak chciałem to, to robić, że gdzieś mimo tych warunków fizycznych gdzieś tam się udało. No, wiesz, ja też kariery w strachomieniu nie wiadomo jakiej nie zrobiłem, tak, ale... Ale wyniki są ale po gdzieś, do wyniki, gdzieś wyniki się udało jakieś po, po, po no tak. Czyli fajne. charakter typowo, tak? Musiałeś, wiesz, mając trudniej od innych, tak naprawdę... Patrząc na to, być silniejszym, żeby w ogóle to zrobić, bo jeżeli krótsze palce, trudniej utrzymać ten ciężar, one muszą być silniejsze, żeby dać radę, nie? No ale zawsze znowu do martwego ciągu uważam, że miałem dobre ustawienie, że gdzieś te wyniki mi szybko przychodziły, bo gdzieś miałem te długie ręce, krótką tą kość udową i troszeczkę te wyniki mi tutaj nadrabiałem. A to się przekłada teraz na zapasy, bo w tym sobie świetnie radzi, że Dokładnie. ta mi się wydaje, że długie łapy że nie przechodzi, nie? Wiesz, tam kiedyś jeszcze była taka historia... Konrad przyjechał do mnie na trening odnośnie tych treningów oddzielających e, życie prywatne od treningu. No, nie, on tam przyjechał na trening, taki smutny, głowa tego nam coś mi tak. próbuje gadać, że wiesz dziewczyna, tu problem. Dobra, weź mnie, Pierdol, kołaś te kółka, mówię. Do końca, że ja tego nie zapomnę. Chłopie, dostałem się z dziewczyną, tam wiesz, miałem wtedy 18 lat. Wiesz, jak chodziłem z tą dziewczyną, tam miała 13 roku życia, to było 5 lat z nią spędziłem. Wiesz, to tak się wydaje, że to było. No teraz prezentuje no tak, czas, tak. no to, to się z tego no ale wtedy ja byłem przyłamany. Wiesz, każdy tak mówił, o, będzie dobrze, wszystko się układa, że wiesz, jak. jak, a ten jak ciola, a nie, ja. nie było, że. Bo ty masz problem. Kurwa, jest trening, to rób trening. Wiesz. I to mi się też podobało. I moim zdaniem właśnie to mi we krwi utkwiło na tyle, że no, słuchaj, ja warunków warunków ma też nie mam jakichś fantastycznych, no ale udało się te cztery, te walki właśnie we free fightach wygrać. I też uważam, że tym, że była ta dyscyplina, że może nie byłem, nie byłem we wszystkim najlepszy, ale byłem poprawny chociaż. Bo przyszedłeś do frekwajtów jako sportowiec, a nie jakiś youtuber czy inny influencer, tak? Także miałeś dosyć duże podstawy treningowe, reżim treningowy znałeś, przełożyłeś to świetnie. Także ta jakby zmiana sportu, no to wiesz, zmiałeś podstawy. Teraz tylko trzeba było to edytować pod te konkretne treningi. Natomiast słuchajcie, kolejne pytanie jest tak naprawdę bardzo proste, bo zaczynałeś w latach, gdzie YouTube był... No, nie oszukujmy się, jeszcze bardzo słabą platformą. W takim razie, skąd pobierałeś techniki do treningów? Jak się tego uczyłeś? Bo no, domyślam się, że było ciężko. Słuchaj, jak myśmy zaczynali, jak ja zaczynałem Strongmana, to YouTube był słabą platformą, Instagram nie istniał, Facebook chyba też nie i z jednych takich, nie wiem, konto, była jakaś tam fotka z tego co pamiętam, to wiesz, to, to nie, nie było takich rzeczy, to no nie, w ogóle. Tam no właśnie, nie, więc jak się nauczyć? Nikogo nie interesowało, wiesz, no pierwsze, pierwsze moje treningi to było po prostu, no jakaś samonauka, no nie, wiesz, miałem tą belkę i zrobili, te walizki mi zrobili. Eee, tego i okami zrobili, no i co? No trzeba stać z tym iść, no filozofii nie ma, tak? Belkę trzeba jakoś wkręcić na, na klatę, no też filozofii w tym nie ma, no nie? Ale już kule, no to już był dla mnie jakaś tam czarna magia. Jak ja zobaczyłem na przykład, że oponę łatwiej się przewraca z klejem, ktoś dał mi klej, wiesz, ktoś dał mi klej do kuli. No to, to, to już zaczęło świtać w głowie, że jest jeszcze na przykład coś takiego, jak jakieś pomoce, przybory, jakaś technika. Na przykład do ciągnięcia tira są różnego rodzaju buty, do schodów są buty. Wiesz. A później no w 2005 roku, jak już poznałem Pudziana i pojechałem do niego na trening, to już zacząłem widzieć, co z czym się je. Chociaż do tej pory, powiem ci, strongman jest taką dyscypliną, że nie ma jakiegoś konkretnego planu treningowego. Każdy z nas strongmanów ma inny, inną budowę inny układ mięśniowy, inne ciało, coś innego na każdego reaguje inaczej, więc to jest tak, że ten będzie trenował po cztery konkurencje dziennie, a ja będę to trenował dwie dziennie i mi to wystarczy, tamten, tamten musi mieć aż cztery przetrenowane, ja dwie i moje ciało już ma dosyć, no nie, to wiesz, jedni trenują na siłowni, drudzy siłownie odrzucają trenują tylko na sprzęcie. Nie ma do tej pory jakiegoś usystematyzowanego systemu treningowego strongmana, ponieważ strongman nie jest znormalizowany. Tak jak na przykład podnoszenie ciężarów, gdzie jest wiadomo jaka sztanga, wiadomo jaki ciężar, wiadomo jaki obwód gryfu, wiadomo jakie wszystko. W strongmanach idziesz, dzisiaj masz walizki po półtora metra, jutro możesz mieć walizki po metr, walizki 150 kg, jutro po 200 Ciągnięcie tira możesz mieć w siadzie, jutro ci wymyślą, że będziesz go pchał, wiesz, pojutrze kule, na przykład tak polecię kiedyś do Chin. Kule będą jakie będą kule? Od 100 do 200. No dobra, no dźwigało się takie w Europie, no nie? Tylko Chińczycy nie wpadli na pomysł taki, że w środku kuli jest metal, no nie? I dwusetka była prawie taka jak ten stół, że się jej nie dało złapać. <śmiech> <śmiech> I wiesz, postawili taką dwusetkę, no złapią tak. No nie da się, nie? I to jest, wiesz, to jest, gdzie jedziesz, tam są niespodzianki. No, nie? Na przykład przenoszenie jakichś obiektów. W jednym kraju były jakieś krany, syfony, w jednym jakieś dywany, wiesz, no, cud dawianki można robić. No. Tak. Ja Dokładnie. odnosząc sobie tego, też, że Krzysiek powiedział właśnie o poluczki tych planów treningowych, ja podjąłem e, współpracę z trójboistą. Miałem rozpisany, e, powiem, tak całkowicie plan. I z mojego rekordu wtedy, który wynosił 360 kg na martwy, zrobiło się nagle 320. A, a wiesz dlaczego? Bo miałem rozpisane tak, fronty, przysiad taki, przysiad taki, to, tamto, gość po prostu nie wpadł na to, że ja jeszcze mam walizki że jeszcze mam Joka, że mamy jeszcze konkretnie stricte menowe, które też mi te nogi zajeżdżały. Byłeś zajechany. Ja byłem zajechany zaczęła mi siła spadać. Jest to zrozumiałe, natomiast słuchajcie, bo tak jak rozmawiamy, no nie mieliście skąd czerpać wiedzy na temat techniki. Czy były takie momenty w waszej karierze na samym początku, że podchodząc do danego boju, gdzie wiedzieliście jaki jest rekord powiedzmy i podchodzicie i totalnie bez techniki wam to nie idzie, czy były takie momenty kryzysowe, takie załamanie, że chcecie się poddać, czy, czy nie mieliście w ogóle czegoś takiego? Ja tak miałem z belką na przykład. Ja w ogóle nie mogłem, nie mogłem tego wkręcić. Dla mnie to była czarna magia, którą to robi. Jeszcze najgorsze było to, że u ukrzyczka jeszcze belka to było 110 kg. A ja mój maksymalny wynik na, na sztandze, na barki, to też było 110 kg. Czy, czy zaczynałeś tak, od maksa? Od razu. Ja zaczynam od maksa. Czyli ja tak naprawdę. Nie tak, ja tak naprawdę mogłem sobie zrobić, zrobić jeden ruch w serii, maksymalnie dwa już później. tak? Więc ciężko, ciężko mi było się do tego przyzwyczaić. No ale jak już wspólnymi siłami zrobili tak, tak, że tą belkę się udało wyprowadzić i to była poziomu jakaś koronna konkurencja. Ja mówię, u mnie takimi czarnymi magiami, konkurencjami, to było na przykład w Svatery gdzie nie nosiłeś tego klota przed sobą. No, nie? Ja widziałem, jak go później niesie, no wszystko fajnie i pięknie. Ja go próbowałem tak samo wziąć, on mi do przodu leciał, no nie. Nie wiedziałem, jak go brać, jak to nie iść, co z tym zrobić. No nie, jakby ta konkurencja, to ja normalnie aż miałem łzy w oczach, że to będzie. No. Bo ja wiedziałem, że w tym mi nie pójdzie. Nienawidziłem tej konkurencji. To metodą prób i błędów, żeście dochodzili do tego, no, jak. Dokładnie, się bo inaczej się nie da. No. Ale i też w sobie to, co powiedziałeś na początku, że przez to, że macie każdy różne warunki fizyczne, nie dla każdego ta technika będzie dobra i można tutaj troszeczkę takiego freestyle'u sobie wprowadzić, tak? No, no pewnie. To się wiesz, różnie o trójboju, tym, że w trójboju wiesz, jaka będzie sztanga, wiesz, że będą takie same krążki. Ja tu jechałeś na zawody, trenowałeś na jednej belce, a jechałeś gdzieś nie wiem, w Polskę dali, bo to, totalnie inaczej skonstruowano. Wystarczyło już, że trenujesz na metalowej, a na zawodach masz drewnianą. drewnianą. Już inaczej, inne wkręcenie to było. grubość rączek, grubość belki. To... Grubość, rostaw rączek, waga pustej belki. Tak na przykład Podam Ci przykład z Australii. w 2016 roku pojechaliśmy na zawody, pusta belka waży 185 kg. Jak tu się rozgrać? Jak zrobić pierwsze boje? No pierwszy bój 185 kg bez rozgrzewki? No kto się podejmie? Nikt. A na macie... No, macie na do no, ale, no dobra, na ale co innego już jest, tak? Już jest inna belka, już jest inne Czyli dźwignięcie. Nie która w ogóle mogła... No była, robiliśmy, Przez ale to, ale to tak samo jakbyś wiesz, jeździł polonezem rozgrzewkowo przed Ferrari, nie? No, opanowałbyś Ferrari po polonezie? Bardzo duża różnica. No dokładnie. To jest no. niebezpieczna tak naprawdę dla samego zawodnika, nie? Przy... No niebezpieczna, bo już masz inne rączki, inny uchwyt, inny rozstaw, w ogóle no wszystko inne, nie? Znaczy, jak się to powiedział, jak każdy do jakiegoś innego kraju, też organizatorzy robili psikusy. Ja na przykład miałem taką sytuację na mistrzostwach świata juniorów na Ukrainie, gdzie przed zawodami organizator wpadł na genialny pomysł, żeby pomalować cały sprzęt. Łącznie z, łącznie z radełkami na przykład do walizek. nie? łapałeś za walizkę, a walizka ci wyjeżdżała do przodu. Bez jednego kroka. Wydawało się, że będzie ładnie wyglądało, ale jak wam wypadało, już nie do końca tak było. Pytanie tylko czy on się znał na tym i sam kiedyś to trenował czy tylko i wyłącznie się wpadł na pomysł że to zrobił? Wiesz tak był impreza robiona z telewizji tak jak była ta no to chcieli jak najbardziej tak zrobić dla telewizji przez to właśnie moim zdaniem, takie babole wychodziły. Że nie skupiali się na zawodniku, to, to ty zawsze mówisz o World że nie skupiał się organizator na zawodniku, tylko skupiał się na tym jak to będzie wyglądało na ekranie. Zdarzało się wam jak często na zawodach bić swoje rekordy z względem tego jak żeście na przykład zakładali sobie że treningowo jesteście w stanie tyle wziąć a okazywało się że na zawodach przebijacie ten rekord. Były takie sytuacje? No były i, i, i u mnie była sytuacja, gdzie po prostu na zawodach podszedłem pod twój rekord i dzisiaj później okazało, że ja mogłem jeszcze iść dużo wyżej, no nie. To wszystko zależało od tego, wiesz, co przeciwnicy robią, jakie miejsce chcesz zająć ile jest do wygrania. Czyli były też troszeczkę szachy w tym wszystkim. No oczywiście, no że no, tak w zawsze. W tej konkurencji troszeczkę się odpuściło po to, żeby zregenerować się na drugą lepszą. Oczywiście, tak powiem, tak? kiedy kiedyś mieliśmy takie zawody, Puchar Polski, w parach startowaliśmy razem w parze i krzychu był przed Ligomiszy, czy. Czy po? Jakoś tak, żebyś miałaś wyeksploatowany mocno ten organizm. No i to przy drugiej konkurencji robiliśmy ciągi i puściła puściła dwójka. Jedyny ciężar, on jaki mógł wtedy ponieść to było 320 kg. Ja wtedy miałem rekord 360, i żeby my, żeby my byśmy wygrali te zawody, tą, tą, tą konkurencję, ja musiałem zrobić 370. Spory przeszkody. Stało się darno duchem, który musiałem zrobić, bo człowieku presję miałem taką, czy stał łowić, stał. Udało się wtedy przebić na rekord. To pytanie nie było bez, bez powodu zadane jako pierwsze, ponieważ zdarzało się, a przynajmniej tak słyszałem z obserwacji, że potrafili organizatorzy oszukiwać się na, na tych wagach, które, które pisali. Stąd też pytanie, czy te rekordy, do których podchodziliście, czy finalnie faktycznie to były rekordy, czy się okazywało, że nie, jednak sobie dopisał coś organizator, jeżeli chodzi o samo obciążenie. Znaczy wiesz co, ja raz miałem taką sytuację, 2012 rok, Madryt, jeszcze wtedy Arnold nie był w Barcelonie, tylko w Madrycie, i pierwsza konkurencja, belka, no nie? No i wiesz, pytam się organizatorów, ile ta belka waży, no mówią stuwa. no nie? No wszystko fajnie, pięknie. No ale to nagle zawodnik, który ma rekord 160, pierwsza, pierwszy bój, 170 podchodzi, bo 150 lekko na rozgrzewce. Sawicka mówi, no chyba znowu rekord świata pobije. Ja mówię, ale ja jak lekko idzie, no nie? Wiesz, przeszły dwie kolejki, no każdy swoje rekordy bije, to zaraz rekord świata będzie pobity grubo, no nie? Organizatorzy wzięli belkę na wagę okazało się, belka 80 kilo waży. No. I od nowa cała, wiesz. Cała, cała konkurencja od nowa no Tak. tak. No dobrze, ale czyli byliście niedoinformowani o tym, tylko tak naprawdę dopiero później to wyszło. A zdarzyło się, że byliście poinformowani przed zawodami, że coś będzie dodane, że możecie bardziej poszaleć, czy jakby w kuluarach takich, takich sytuacji nie było? To znaczy wiesz co, ja byłem raz na swoich jednych z pierwszych zawodów, gdzie technicznie się pomylili i powiedzieli wszystkim, że jest to 2005 rok, no nie? Gdzie technicznie się pomylili i mieli do Joka nałożyć 350 kilo i to było wtedy Jednym z największych ciężarów w Polsce, a założyli 390. I wiesz, każdy wstał, oczy zrobił i ledwo przeszedł. No. Później było: O kurczę, żeśmy ten. Wiecie, ile mieliście? 390. No. <grybujesz> To też taka motywacja. Natomiast jeżeli chodzi, żeby zamknąć ten temat, czy te wyniki, które były, one były jakoś później wpisywane jako oficjalne rekordy, czy też, żeby zostało to wpisane jako rekord, musiała być specjalna komisja, która to uznawała? Nie, nie, nie było żadnej specjalnej komisji. Wiesz, nie ma, nie ma przede wszystkim w Polsce polskiego związku z a więc nierealne by to było zrobić. Ale dlaczego nie ma? Czemu się nikt tym nie zajmuje? Wiesz co, był kiedyś... Yy... Nie wiem, czy to był polski związek Strongman, ale byli ludzie wywołodko-biernaci, którzy organizowali Puchar Polski Strongman, którzy wyznaczali ludzi, którzy będą lecieć na Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Był to wtedy zwany Puchar Polski Warka Strongman, siłacze, tak zwani telewizyjni. No ale to się wszystko później rozleciało, jak zawodnicy sami przejęli rynek. I zaczęli sami robić zawody pod swoim szyldem. Ale to też nie było jakiejś takiej federacji założonej. Ja nie wiem na, na jakiej zasadzie to dokładnie działa. No nie? Czy federacja musi podlegać pod jakiś polski związek sportów siłowych, czy, czy coś w tym stylu. Federacja no jest sportem, który jest finansowany przez sponsorów. Natomiast związek to już jest sport, który jest finansowany przez państwo. No właśnie. A ja tak bardzo ogólnie macie. Tort, nie? I z tego tortu trzeba by było, te wszystkie sporty, które są już obecnie, musiałyby odkroić jeszcze kawałek dla nowej dyscypliny. Tak. Stąd też bardzo ciężko jest zarejestrować nowy związek, bo nikt nie chce dostać mniej pieniędzy na dany rok. To pierwsza kwestia. Druga kwestia, no Strongman musiałby, Strongman musiałby zostać znormalizowany, tak? tak? systematyzowane musiał być. Systematyzowane, a to, by, a to by wydaje mi się, że ten sport zabiło. No. Ale czy tak jest tylko w Polsce, powiedzcie no, mi, czy no właśnie na świecie? Jest federacja, przynajmniej była, ja, ja miałem okazję tam raz wystartować, to była federacja WNSF. To byli niby za, niby naturalni strongmeni. i ta federacja miała taki pomysł, żeby wprowadzić strongman jako dyscyplinę olimpijską. Tam był taki gość, on się nazywał Lazar Lezar, Węgier. Tak. I właśnie to, to miał, miał, jego, jego pomysłem było to, żeby prowadzić ten Strongman na, na, na Olimpiadę. Nie udało mu się to i wydaje, mu się, mi, wydaje mi się, że już mu się to raczej nie uda, no bo ciężko, bo musiał, tak jak Krzysztof powiedział, musielibyśmy usystematyzować cały sprzęt. Wszędzie musiały być takie same belki, takie same walizki, no a jak wiemy, no, produkcja sprzętu Strongmanu to no nie są tanie koszty. Nie, nie, z... wiem, czy, nie wiem, czy to byłoby stać organizatorów na taki I ruch. I to by się wtedy zrobiło nudne dla ludzi, bo wszędzie musiało być. Ten sam tir, ta sama walizka, ta sama szelka, e, wszystko to samo, no i doszłyby badania antydopingowe. To byłoby elementu zaskoczenia i czegoś, co, co, co będzie wprowadzić świeżość. Tak. Tak? bo to mieliście jakby, a, jako duży atut w strogmenach. Przeglądając przeróżne filmiki, które mi się wyświetlają, to przeciąganie liny na, w porcie, gdzie ktoś wpada koło jakiegoś jachtu, czy coś takie stare czasy, dokładnie no, takie spotykane, no choćby nawet zapasy tak sumo coś takiego było też, bo. widziałem na piasku. Siłowanie na rękę nawet kiedyś było. Dokładnie, także bardzo dużo tych różnych sportów, znaczy sportów konkurencji było, na które domyślam się, że do końca nie byliście gotowi i nie trenowaliście, więc wychodził ten element takiego troszeczkę może, nie wiem, sprytu w danym momencie czy, czy, czy jakiejś dyspozycji. Dnia Ale właśnie. wydaje mi się, że to jest właśnie urok tej dyscypliny nigdzie nie ma. Niektórych dyscyplin, niektórych konkurencji nawet się nie da przetrenować. Nie jesteś w stanie fizycznie tego zrobić. No nie? No bo jak ja na przykład poleciałem na swoje pierwsze zawody do Anglii, Mistrzostwa Europy, gdzie miałem do przeniesienia karioka, no nie, samochód taki z samochodu zrobiony jok, no nie? No w Polsce nigdzie tego nie było, Nawet znaczy... nie było gdzie tego przetrenować. I już mamy, jak coś we dwóch. Już mamy, ale, ale wiesz, to no mamy na sztywno. No mamy na sztywno, A, tak. Mamy na pasach, Ta był na szelkach, tak, na szelkach, no, tak. Na nigdzie nie było w stanie tego przetrenować, nie, to jest, wiesz. I teraz pytanie, słuchajcie, czy w takim razie, mieliśmy o dążeniu do olimpiady, czy tak naprawdę Strongman skorzystałby na tym, że jest na Olimpiadzie. Bo nie. Się wydaje, moje zdaniem by te show straciło. Straciłoby, straciłoby na różnorodności. No właśnie, no i ta kontrola, która by spowodowała, że te ciężary zakładamy, że spadłyby. Znaczy, by, ja ci tak? przerwę, powiem ci od razu też tak. Strongman to nie jest tylko sport. Strongman to jest show. Idziesz na takie zawody, oglądasz ludzi, których nie widzisz na co dzień na ulicy. I nagle na Olimpiadzie zobaczyłbyś podobnych sobie ludzi i ciężary już nie takie, które by cię powalały z nóg. No nie? Chciałbyś to oglądać? No, dokładnie tak samo, tak samo na to patrzę i e, podobnie to przekładam na mój sport. Gdyby to wszystko było znormalizowane tylko w tą stronę, no to traci to na tym, na tym elemencie, wiecie, tego, tego show i tego tak. zaskoczenia. No, bo ciężary, jeżeli pospadają dość mocno i na danej siłowni zobaczysz, że ktoś tam może pod takie podchodzi, no to już... Nie no, robi no, wrażenia. To nie tak? nie jest wrażenia. za darmo dokładnie. u siebie na siłowni. Dokładnie. Tak? Więc nie byłoby takiego... takiego ty chcesz zobaczyć 500 z martwym, a nie 220. I ty jest właśnie całe to piękno dyscypliny, której nie, nie można zabić. Aczkolwiek nie, nie mówmy, że tak naprawdę doping tylko i wyłącznie tutaj jakby zbudował te. Oczywiście, rzeczy, że nie. Bo to jest tylko dodatek, i wydaje mi się, że nie wszyscy zawodnicy, że tak powiem, korzystali z takiej farmakologii szeroko pojętej, czyli przedawkowywali, lecieli na grubo. Bo myślę, że niektórzy byli na tyle genetykami, że niewiele tego wystarczyło. Oczywiście, że tak. Patrząc na to. Natomiast słuchajcie, czy. W momencie, kiedy zaczynaliście, czy mieliście jakieś zgrupowania, robiliście sobie takie większe, zorganizowane spotkania, czy tylko tak się wewnętrznie umawialiście ze sobą na takie treningi? Zazwyczaj to było tak, Znaczy do tej pory tak jest, że zawodnicy trenują w jakichś grupach, dwóch, trzech na przykład zawodników trenuje razem, no bo nie ma tej, takiej dostępności do tego sprzętu. Ten sprzęt Strongman nie jest, nie jest na tyle popularny, żeby znajdował się na takiej zwykłej siłowni. Więc zazwyczaj jest gość, który ma ten sprzęt, no i tak jak w przypadku tutaj naszym, bo no ja przyjeżdżam do Krzyśka. Tak, Zakładam, że ze za zwykłej siłowni to by was raczej wypraszali po zniszczeniu paru. No tak gry. było kiedy się, kiedyś się tak zdarzało, że tam poszedłem na siłownię, założyłem 350 kilo przysiady, żeby porobić, sztanga się wygieła, później mnie poproszono, żebym więcej nie przychodził, także wiesz, bo a to ludzie się boją, a to sprzęt się może zniszczyć, a to to, dobra, no przecież nie ma sprawy. Tak. Tak, które lata były, tylko, żeby uzupełnić? Siódmy, ósmy rok. Teraz Dajęciący... myślę, że w żadnej sieciowej siłowni w ogóle by się nie podzielił. Ja, dla to mnie, jak słyszę, że dla mnie to jest ból, ja nie rozumiem tego, jak można przykład ludziom magnezji używać. No jak? Ja kiedyś byłem... Ja kiedyś byłem w Krakowie na jakichś nagraniach, pamiętam, i szukałem siłowni, na której będzie pomost, żeby zrobić martwe ciągi. Powiem ci, ciężko było znaleźć, no, bo tu, wiesz, tu mamy ładne kafelki, tu coś, tu to, tu tamto, kurczę, no. Wszystko poszło w stronę taką, żeby to było atrakcyjne dla przeciętnych ludzi, żeby chcieli przyjść w takie fajne ekskluzywne troszeczkę miejsce, żeby zrobić sobie fajne zdjęcie, a nie do końca miało dla nich znaczenie to, jakimi ciężarami tam będą operowali i co robili. Prawda? Ale to po to się robi strefy na siłowni. Masz strefę tą ładną i masz tą strefę ciężarową. I moim zdaniem każdej siłowni taka strefa powinna być. Patrząc jeszcze na to, kiedy szykowałem się do, totalnie do redukcji, to kiedy chciałem przed lustrem zdjąć koszulkę, to trener mi mówi tak, że nie wypada chyba za bardzo. Mówię, kurczę, na siłowni nie można zdjąć koszulki, to byłem dosyć mocno zdziwiony, gdzie sam zaczynałem na siłowni takiej piwnicznej i, i, no i, i gdzieś tam po no, to się trenowało, żeby się przeglądać, żeby zobaczyć i żeby progresować, tak? A dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Na przestrzeni lat się sporo zmieniło. No jeżeli to się zmieniło, to jak się zmieniło na przestrzeni lat przygotowania do strongmanów? Czy jest taka dosyć duża ewolucja, czy nadążacie w ogóle w tym w tych trendach treningowych, czy raczej u was jest old school, a młodzi mają zupełnie inne techniki? Proszę no, wiesz co? ja jestem tradycjonalistą. Ja jeśli mam na zawodach, nie wiem, belkę, katuję ją w sposób tradycyjny. Jeśli mam jakieś tam przysiady e, czy coś, robię sztanga, przysiady i to jest e, taki mój trening docelowy. No nie? Ale teraz widzisz, teraz masz różnego rodzaju e, sztangi, masz safety bary, masz sztangi wygięte, masz tak, masz jakieś, ja pamiętam jak robiłem martwy ciąg, to dla mnie to było albo robimy jedynki, dwójki, albo robimy piątki, szóstki, albo robię trzy po dziesięć. No nie? A wiesz, a teraz masz i miękką sztangę, i sztywną sztangę, i podwyższenia z podstawek i tak, i tak, wiesz. I w kostiumie, bez kostiumu, wiesz. różnego rodzaju już masz myki, sztuczki treningowe. Mimo tego, że ja na przykład, że nie startuję, gdzieś oglądam sobie ten rynek z co cały czas patrzę, co się na świecie dzieje i mnie na przykład bardzo pozytywnie zaskakują ukraińscy Zobaczmy Spójrzmy na Nowikowa, spójrzmy na Kordiakę. są tu ludzie szczupli. Bez tych wielkich brzuchów, ludzie, którzy robią mobilność, ludzie, którzy widzę, że dużą wagę przykładają do regeneracji, to jest coś pięknego. Oni są się zaczęli i są, i są teraz w czołówce, mimo tego, że nie są jakimiś gigantami. Kiedyś, według tego, co, co mówisz treningowo, skupiałeś się na tych bojach konkretnych, czyli nie robiłeś, zakładam, zbyt dużo ćwiczeń takich akcesoryjnych, dodatkowych, a dzisiaj mam wrażenie, że. że w tą stronę poszedł sport, że, że do tego głównego treningu, który robisz jest bardzo dużo takich pobocznych, akcesoryjnych ćwiczeń. Czy w związku z tym planujesz je również wprowadzać, czy raczej mimo wszystko zostaniesz przy tym swoim systemie? Znaczy ja, gdy się przygotowywałem do zawodów, to przygotowałem, mnie interesowało tylko to, co będzie na zawodach. Ja to katowałem, no nie? A na przykład takie że jak biceps, triceps, klatka, które tam Trochę może pomagają. To ja też miałem, wiesz, tak trochę w świadomości jestem z tego starszej daty, no nie, że jednak kiedyś ta klata to był taki wyznacznik siły, no nie? Ile wyciskasz na klata, ile masz w łapie, no nie? To wiesz, to tylko to dlatego to robiłem. No. Ja znowu jak już kończyłem swoją przygodę ze Strongmanem, pamiętam, że szykowałem pod tą belkę, bo miałem marzenie podnieść belkę 200 kg, a robiłem taki kiedyś cykl, road tu 200 nie udało się tego zrobić, udało się podnieść 200 kg na sztandze, na belcu to było 195 treningowo. To pamiętam, że na przykład do treningu dorzuciłem ćwiczenie na rotatory i że to mi gdzieś tam też tą troszeczkę, tą siłę, siłę popchnęło i trochę mnie umobilniło, no ja miałem problem z tą mobilnością. No, nie oszukuję się wtedy byłeś taki dość okrągły. No dość byłem okrągły, a teraz jakbym teraz miał zaczynać przy przygodę jeszcze raz ze strongmanem, to wydaje się, że postawiłem na tą mobilność, żeby być po prostu też sprawnym i zdrowym człowiekiem, nie tylko silnym. Bardziej że początki początki strongmana były takie, że ta waga, tak jak rozmawialiśmy, nie miała takiego znaczenia. Te ćwiczenia, te konkurencje były bardzo siłowo-szybkościowo-wytrzymałościowe. A na dzień dzisiejszy, jak się obserwuje taką topową, top, topowe konkurencje, no tam jest wymagana duża waga, żeby w ogóle sobie poradzić z tymi konkurencjami, tak? Więc gdybyśmy tak zestawili tamtych mistrzów z dzisiejszymi mistrzami na dzisiejszych ciężarach, to myślicie, że dawaliby w ogóle radę z tymi mniejszymi wagami? No choćby taki Mariusz, który, nie wiem, rekordowo 145-6 ważył. Wiesz to wydaje mi się, że porównywanie tego. Nie ma sensu. To jest tak, jakbyś porównował Formułę 1 20 lat wstecz, a teraz. Są inne silniki, są inne. Czyli cały czas się cały, cały, no, cały czas się ta dyscyplina tak? rozwija, tak? Mhm. Więc ciężko jest, moim zdaniem, porównać kogoś z dawnych czasów do teraz. Jasne. Rozumiem. Dobrze. Patenty na regenerację. Jak to u Was mhm. wygląda? Bo jeżeli rozmawiamy o tym, że trenujecie jedynki, tak jak mówisz, no to to są maksy, tak? Więc ten organizm dostał konkretnie po dupie. Teraz też masz trochę więcej lat, więc czy coś z regeneracją. Myślisz, że zmieniać, czy będziesz bazował na tym, co było wcześniej? No, wiesz, dla mnie regeneracja to przede wszystkim jakieś wizyty u fizjoterapeutów, tak? naprawianie tego, co boli po treningach, rozmasowywanie, basen, bo woda fajnie wyciąga, rozluźnia cały układ szkieletowy i tak dalej. No i do tego, suplementacja. A mobilizacja, pracujesz nad tym? A wiesz co? Ja nigdy ja cię przyznam szczerze, ja nigdy tego nie robiłem, no nie? I jakoś mi to nie, nie przeszkadzało dźwigać. Może, gdybym to robił, pozwoliłoby mi wchodzić na wyższe jakieś tam poziomy i tak dalej. Ale no, znam swoje ciało na tyle, że wiem, co jest mi potrzebne, no nie. I bazuję na tym, co wiem, co znam, i co pozwoliło mi wtedy osiągnąć jakieś tam wyniki. I na tym będę bazował teraz. Rozumiem. Tutaj sam powiedziałeś, że choćby wprowadzenie ćwiczeń do rotatorów troszeczkę ci dało. Także ta mobilność była problemem. E, zakładając, że teraz nad tym popracujesz, te wyniki mogą wrócić do poprzednich, tak? Wiesz, co wydaje mi się, że też jest ten mądrzejszy po prostu życiowy, też mam inny wiek. Jeżeli teraz miałem wrócić tak na 100% do Strochona, to uważam, że byłem silniejszy, no bo e, widzę nawet teraz, słuchaj, nie trenuję, nie, trenuję, nie trenuję w ogóle na siłowni, robię tylko zapasy, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi, o jakąkolwiek siłę. Na belce udało mi się zrobić 150 kilo. W martwym ciągu podniosłem 330 kg Bez w ogóle trenowania tego. Na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy. Czyli ta pamięć mięśniowa jest naprawdę fajna. Nie chodzi mało na ma tę pamięć nie? mięśniową. Nie. Wiadomo, siła mi spadła i to, to bez względu po prostu tego nie trenuję. Moim zdaniem te zapasy dały mi dynamikę, której wcześniej w ogóle nie robiłem, i ta dynamika pozwoliła mi właśnie na, na, na tą belkę 150, na te, na te martwe ciągi. Ja czułem, że to jest dla mnie ciężkie te 330. nie miałem żadnej stabilności, ale ja nigdy w życiu nie miałem takiej dynamiki z dołu. No dobrze, to jest ciekawe. Natomiast gdybyś poważnie myślał o poprocie i w ogóle takim wiesz, na. na... Na ten najwyższy poziom, chciałbyś w ogóle psychicznie wracać do tej dużej wagi, być znowu takim okrągłym, pewnie ociężałym troszeczkę, czy lepiej się czujesz na dzień dzisiejszy tak jak teraz? Ja mam problem z tym, że wiesz, on coś wymyśli, jakąś głupotę na przykład z tą belką i, i mnie już korci, a on będzie trenował, to ja też chcę, wiesz, I, i podejrzewam, że tak będzie, że w tych zawodach na belce też też wystartuje, jeżeli, jeżeli nie będę miał walki w tym samym terminie. To, to podejrzewam, że tu dziś z Krzysztofem na tych zawodach razem wezmę udział. A Tygrzyszku zrealizowałeś swoje, można powiedzieć, jakieś tam marzenie czy cel, gdzie byłeś wielki gabarytowo, byłeś strogmenem, byłeś sylwetkowo strogmenem w pełnej e, tego słowa znaczeniu, czyli no, ten brzuch był, tak, byłeś wielki, a na dzień dzisiejszy zrobiłeś super redukcję. Było, była kratka na brzuchu, była klatka fajnie wycięta, wszystko e, i co dalej. Czy masz zamiar to utrzymać, czy na początku, tego, że wracasz do strogmena, będziesz dźwigał tą wagę i troszeczkę stracisz na jakości? No czy wiesz co? E... Ważyłem 154-155 kilo, kończyłem ze strongmanem. E, zrzuciłem wszystko na 112 kilo. Tam kiedyś był taki filmik, że kodant się pytał, co ty będziesz robił, jak skończysz. Ja byłem w na brzuchu, no nie? Zważyłem ze 120, byłem w na, na brzuchu. No to ha, 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 pół internetu, ha, 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 kiki, to no nie? Pokazałem wszystkim, że można, że się da, no nie? Ale no te 112 kilo, powiem ci, nie czułem się dobrze sam ze sobą. Pokazałem, że jest fajnie, że można tyle ważyć, że można mieć kratkę na brzuchu, że można zrobić fajną redukcję, ale nie czułem się dobrze sam ze sobą. No jak 20 lat ważysz, czy ponad 20 lat, ważysz ponad 140 kilo i nagle wiesz, że jesteś 110, wszystko na tobie zaczyna wisieć. każdy ciuch jest w domu za duży i psychicznie patrzysz na, na tą buzię, no jest nie taka jak potrzeba. No to <laughs> zacząłem jeść, po prostu zacząłem jeść normalnie, się nie ograniczać już w żadnej diety itd. Tak tak Ważę w tym momencie 121-122, czuję się dobrze. I tak myślę, że jak miał dźwigać, to te 135 kilo by im wystarczyło. Rozumiem. Czyli tak, y, zrobiłeś redukcję. Ile czasu zajęła ci sama redukcja? U, ze trzy lata. Katowałeś się mocno? Dużo wyrzeczeń, czy podszedłeś do tego dość? Wiesz, to bardzo dużo wyrzeczeń. Naj, najważniejsza dieta. Nie było tego nie. tak po tobie widać ani na odcinkach też nie dawałeś tak za bardzo żeby poznać czuć... bo potrafiłeś też dużo zjeść na tych odcinkach. Ale wiesz co tak, ale ja na przykład jadłem rzeczy, ale nie jadłem chleba. Dla mnie ja jestem chlebożerny. Dla mnie chleb może zastąpić mi wszystko. Kanapka, chleb, nie wiem, z kiełbasą, chleb z zupą, byle chleb był. No, Czyli nie? tego się najbardziej brakowało Tak, zapewne. i tego mi najbardziej brakowało. Teraz też tego chleba unikam, nie jem, jem go mniej. Bułkę, czasami tam zjemno, nie i tak dalej, i tak dalej. Ciemne pieczywo wybieram, ale ten chleb jest, no nie jest powrotem. Wtedy, no, jak robiłem tą redukcję, nie było go w ogóle, było bardzo dużo cardio, chociaż cardio też jest teraz. Ja uwielbiam rowerem jeździć, robię, jak jest tylko piękna pogoda, robię sobie 20-30 km na rowerek, wsiadam i śmigam. Marnie, że teraz zastępujesz motocykl całkowicie rowerem, z tego co słyszałem. To znaczy, i motocykl mam, i mam i rower, i powiem ci, że w zeszłym sezonie. Motocyklem zrobiłem 1800 km, a rowerem prawie 2,5, także wiesz, także rowerem dużo więcej i... Eko, eko. eko. Znaczy wiesz, no, eko. Na rower wsadzam też Antka z tyłu i jedziemy razem sobie przez las, fajna pogoda, wiesz. To super też taki czas, wiesz, na wyciszenie się. No i z młodym, nie? z młodym spędzenia, a to. I wie, zasypia to... po drodze, jak go tak zasypia. Na... czasem zasypia, ale ma takie siude przypięty jest tutaj pasami, tak wraca nie tak do domu. <śmiech> <śmiech> ale wiesz, sadzasz słuchawki buszy, jedziesz przez las, i cię nie ma. No. O, to... Słuchawki z młodym, dobrze, że zapięty, że się nie zrobić <laughs> Nie, z no młodym jadę, to nie masz słuchawek, no bo to wiesz, że to jest ta pić, ta siku, ta, tata, ta tata, tamto. Nie? Jakiś kopniak z tyłu, czasami <laughs> wpada. U mnie znowu jest teraz etap, co to? Nie trzeba tłumaczyć o to, co to jest. Nie tak. Nie wymiękasz? Nie. Chociaż powiem że czasami psychicznie już też leżę. Tak, bo już piąty raz to samo. wczoraj to? na spacerze i osiem razy pokazywała mi patyk i pytała się, co to, i tłumaczyłem, co to jest ten patyk, to już później... Uci, dziecko uczy cierpliwości na pewno. I to też jest w mnie ważne. A kiedyś tej cierpliwości trochę brakowało. Na pewno. Młody, buńczuczny, wiesz, rządny. Tak żadnych sukcesów i, i osiągnięć. to tak? moim błędem było to, że ja moim zdaniem zacząłem tą wagę robić tą wagę ponad wszystko i przez to ja taki byłem ulany, gdzieś tego tłuszczu mi się nakładało. Teraz rozegrałbym to zupełnie inaczej. Tylko pytanie, czy chciałem to rozgrywać? Krótkie pytanie. Talent, geny czy ciężka praca? Co dla was jest najważniejsze, jeżeli chodzi o sukces w strongmanie? Wszystko. Wszystko, wszystko. Wszystkiego potrafię. Tak? Jak masz talent, nie będziesz ciężko pracował, to też za daleko nie zajedziesz. Jak nie, jak nie masz tego genu, talentu, chęci do tego wszystkiego i samą ciężką pracą, też nie jesteś w stanie wszystkiego zrobić. Bo musisz mieć te chęci, musisz wstać rano i na trening z ochotą, wiesz, to ma sprawiać ci radość, to ma, to ma jakby pełnić e, rolę twojego życia. Wiesz, jak, jesteś takiego, jak jesteś strongbender, to nie, nie możesz tego traktować, że jestem strongbender tylko na zawodach. Jesteś strongbender na co dzień, bo trzeba codziennie iść na jeden trening, później na drugi trening, zjeść, A. na drugi dzień jechać do fizjoterapeuty, później znowu trening. To jest, wiesz, to jest całotygodniowa orka. I też pamiętaj, że zaczynając tą przygodę, to nie są jakieś, nie wiem, jakie pieniądze, więc i pracę sobie po to musisz ułożyć. I tak naprawdę całe życie układasz, układasz sobie pod dyscyplinę. To nie jest tak, że zaczynasz być strongmanem i dostajesz wypłatę i rzucasz pracę. No, i wszystko Nie, nie. I ja byłem, był, ja byłem czasu, Słuchaj, Ja, ja zostałem kolejarzem tylko dlatego, że chciałem być Praca na kolei pozwalała mi mieć dwa dni pracujące i dwa dni wolnego. I w tym systemie mogłem się rozwijać. Czyli podporządkowałeś swoje życie prywatne pod... Trening. Całkowicie. To jest duże poświęcenie. Natomiast przechodząc jakby już dalej do tych zarobków. Kiedy, znaczy moim zdaniem w momencie tego prime'u takiego, jeżeli chodzi o, o siłaczy w Polsce, zabrakło wam tego timingu z dzisiejszymi mediami społecznościowymi. Gdybyście wtedy mieli takie możliwości, to podejrzewam, że reklamodawców byście mieli dużo więcej, za tym by poszły większe pieniądze. No i mogłoby się to przełożyć też na same wasze przygotowania i wyniki, które żeście wykręcali. A mimo wszystko wtedy dawaliście sobie świetnie radę. Więc pytanie, czy nagrody na zawodach były satysfakcjonujące w późniejszym etapie, kiedy byliście na szczycie, czy mimo wszystko trzeba było pracować dalej fizycznie, czy, czy też w pracy etatowej, żeby jakoś to. Wszystko powiązać. Słuchaj, no ja nie byłem na takim poziomie światowym jak Krzysztof. Ja tu ci mogę się wypowiedzieć, jeżeli chodzi o rynek polski no i gdzieś o tych juniorów, tak? Ja w Polsce zarabiałem tyle, że musiałem mieć dodatkową pracę. Na początku byłem kolejarzem, później pracowałem jako jak to ładnie nazwać, żeby nie powiedzieć brzydko zwrotniczy. Nie, no to zwróciłem na kolej a później byłem recepcjonistą na... ciecie. No, tak każdy mówi. Ale zresztą tego nie wstydzę, bo byłem cieciem na hali sportowej, Konrad, tak? Konrad Anioł. Tak, gdzieś, gdzieś no, tak, taką rolę pełniłem, gdzieś mi to odpowiadało z tego ale względu, fajn, że miałem... Powiem, fajna praca przy sporcie, siłowni pod tak. wiesz, hala... No sportowa. właśnie, zmieniłem pracę, byłem tym kolejarzem, przyszedłem na stanowisko, nazwijmy to ciecia, z tego względu, że miałem możliwość trenowania na siłowni, możliwość kontaktu ludźmi ze sportu i to też gdzieś mnie rozwijało w tej dyscyplinie. Wiem, że Niektórzy się obrażą na to słowo, ale to dla mnie nie jest nic wstydliwego ani z takiego. Praca jak każda inna. Jasne. Dobrze, e, a jak to wyglądało w przypadku twoim? Wiesz co, ja powiem ci tak szczerze i zawsze to każdemu e, mówiłem, że e, nie chciałbym robić czegoś w swoim życiu dla idei i, i, i się poświęcać. No nie, ja się poświęciłem Strongmanowi, bo fajnie jest robić to co się lubi, to co się kocha i jeszcze fajnie mieć z tego pieniądze. Wtedy jesteś jakim spełnionym człowiekiem, bo robisz no, to, co, to jest co lubisz praca, w której nie pracujesz, tak? bo Też. jeśli robisz to, co lubisz na co dzień, to można powiedzieć, że nie chodzisz do, do pracy. Tylko po prostu się spełniasz, tak? I ja na przykład pamiętam, że zainteresowałem się Strongmanem i takie zawody, które pierwsze w telewizji zobaczyłem, to było gdzieś na jakimś rynku widziałem Jarek Dymek stawiał pala, wiesz, rekord Guinnessa, wow, w ogóle, co to wiesz? I tak dalej w TFW, nie? I później następne zawody zobaczyłem, i myślałem, że to w ogóle, ja myślałem, że to jest jakiś cyrk, no nie, coś, jakaś zajawka, ale patrzę, tu następny zawodnik wychodzi, tu następna konkurencja, Wie co jest, no nieco za program jest w ogóle. No i zobaczyłem za tydzień znowu takie coś jest. No nie, I akurat za tydzień był finał. Jarek Dymek wygrał samochód. I ja mówię tak, Boże, ci ludzie wyglądają jak Arnold. No nie? Do tego e, robią coś, co ja wiem o co w tym chodzi. Ten był szybszy, ten był silniejszy, ten podniósł więcej razy. Raz nie, tak jak, nie tak jak na przykład na e, zawodach kulturystycznych, że ja nie wiem dlaczego wygrał ten, a nie ten. No nie? Tylko tu wygrywa chłop, który to y, robi który to trenuje, nie to... decyduje o tym sędzia i kurczę jeszcze on wygrał wtedy samochód, no to ja już w ogóle mówię, wow, nie dosyć, że są wielcy, w tamtych czasach to było coś, no nie, robią takie rzeczy, ludzie na nich patrzą, przychodzą, patrzą na po 20 tysięcy ludzi, są w telewizji, zarabiają ta, takie, mówię, nagrody, kasę, mówię, do tego, mówię, ten wygrał samochód, ten to, ten tamto, mówię, no marzenie to robić, no. Jasne. Doskonale to rozumiem. I teraz pytanie, co się przełożyło na taki duży sukces, słuchajcie, siłaczy na tamten czas, że trybuny były pełne, w telewizji bardzo dużo siadało i oglądało ten cykliczny program związany z siłaczami, a na dzień dzisiejszy no jednak troszeczkę to zatraciło tą swoją moc. Co, ja ja mi się wydaje, że kilka czynników miało na to wpływ. To było coś nowego w Polsce, coś czego nie było. Przyczyniła się do tego, że to było w ogóle w telewizji. Wygląd tych ludzi, którzy to robili, czyli oni wyróżniali się z tłumu, bo wiesz, takich ludzi nie, nie można było spotkać na ulicy tak sobie, a nawet jak ich spotkałeś, to wiesz, odwracałeś gębę i robisz, wow. Później no respekt po prostu. Dokładnie. I trzy, oni robili dziwne rzeczy, których nie widziałeś na co dzień. No wiesz, no który facet na co dzień przewraca oponę 350 kilo, czy tam dźwiga jakieś, wiesz, po 300 kilo, czy przeciąga samochody. Te liczby chyba robiły tak naprawdę tak. na to, to. A kolejna kwestia, sukcesy międzynarodowe, które Jarek z Pudzianem wtedy odnosili na świecie. My mieliśmy czołówkę światową. Do nas przyjeżdżali najwięksi strongmeni świata i rywalizowali z naszymi Polakami. I z nimi przegrywali. Także my nie dosyć, że wprowadziliśmy coś nowego na rynek, Coś, czego nie było w Polsce, to jeszcze byliśmy w tym najlepsi na świecie. Finowie wtedy byli też mocną ekipą. Finowie, Chyba... Finowie, fin. nie? nie? Finowie, Tak, wtedy pamiętam. Wołdzistra i ten. Mam go przed oczami. Kurze. Taki pięty na, na, na jeża. Z jakiego kraju? Nie, 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 z, Ho z Holandii. Z Holandii. Jarno-Hams, ale Wołdzistra z. Kurcze, no zapomniałem. W no każdym razie. Tak powiem, tak jak mówicie, Polska była w no wtedy, nie? wtedy nie tylko Mariusz. Finowie, Norwegowie, Holendrzy. Amerykanie ee, też. Amerykanie właśnie tak. Ale oni mało byli na naszym podwórku, mi się wydaje jeszcze w tamtym czasie. Nie? Ale tam James Marundyczka był nie nie Jesse to był dużo, dużo później. Tam w pierwszych takich Amerykaninem, który był e, na świat, no to był Bill, Kazmaier. Bill Kazmaier, Kazmaier, tak e, Który trzy razy był mistrzem świata, później nie był dopuszczany do tych e, zawodów z racji tego, że twierdzi, że był za silny. A później, no już wiadomo, jak były czasy Pudziana, no to ja już wiesz, wtedy się skupiłem na strągmenie. No to Finowie, Wiedli Prym, Finowie, Norweg, Litwin, no Polacy najlepsi, tak, Łotysz, e, Niemiec, Niemiec chyba, Hańco Olesz tylko i. To pojedyncze przypadki. Bo... Pojedyncze już przypadki. Włochów, że... Francuzów, Hiszpanów, tak, takich ludzi w ogóle w tym nie było. No właśnie, więc nie tylko Brytyjczycy czy też słabo. Ale również drużynowo mieliśmy, mieliśmy wielkie sukcesy, połóż. tak. Także wydaje mi się, że to też tak Polaków zjednoczyło i dało im... A wiesz był też dnia, taki. Zawsze tego, jest tak, że... że jeżeli jest jakiś lider się wyłania, to my się jako, jako naród tym zaczynamy interesować. Zobaczmy Justynę Kowalczyk, no tak, tak. Adam Małysz. Tak, nie, mamy przykłady od ręki. Nie miały, wiesz, ta. jakby takiej popularności w Polsce, choćby dzisiaj tenis. tak? Iga Świątek. E, tak, troszeczkę się to pozmieniało i gdzieś tam e, no Polacy lubią wtedy dopingować tych swoich najlepszych i ten sport się staje może nie że narodowym, ale, ale popularnym. Telewizja więcej tego pokazuje. No, i siłą rzeczy sami zawodnicy na tym bardzo skorzystają. Nie tylko ci, którzy wygrywają, ale dzięki temu ci mniejsi mają możliwość, wiecie, wybicia się też medialnego. Tak. No, i teraz, właśnie to, co rozmawialiśmy, gdybyście wtedy mogli prowadzić kanał na YouTubie, gdybyście wtedy mogli, słuchajcie. Nie mówię teraz lifestyle'owo, ale jakby te nowinki treningowe, swoje treningi pokazywać, techniki, myślicie, że wtedy odnieślibyście również na tej platformie sukces? Ja bym za młody, mnie wtedy nie był, także to byś do Krzysztofa pytać. Gdybyś tam dołączył, żarty. i myślę właśnie był, ten, ale, który szuj, byłby wierzę ja w tym. Tak widzisz, ja właśnie jako jeden, to, w sumie, miałem tego nigdy nie gadać, ale powiem. Ja jako jeden właśnie z pierwszych stronów uważam, że założyłem kanał na YouTube i zacząłem gdzieś to pokazywać. Ja miałem wiele razy sytuację, że się chłopaki pośmiewali często na niektórych zawodach, że a po co to, do czego to, a jednak gdzieś to wiesz się przetransformował teraz w drogę ekipę i, i zaczęło to iść, bo tak, tak, tak poznawałem, poznawałem internet właśnie, że ja te treningi swoje. Pamiętam jak my w 2014 czy 2015 roku byliśmy w Rio de Janeiro na zawodach na Arnoldzie. W Ameryce Południowej podszedł do nas torbior do mnie do Erwina, Katony, do chłopaków. Mówiłem, chłopaki, chłopaki, zalajkujcie mnie, zaobserwujcie mnie dam na Facebooku na tym, na tamtym. No tak, no dobra, no za, za, zaobserwujemy, no ale po co mu to na no nie? Wiesz, my jesteśmy strągbanami. No to, 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 to wiesz, wygrać to się liczy, a nie tam jakieś zdjęcie. No ale po czasie, wiesz, teraz człowiek przyznaje razem, że też trzeba było wtedy lajkować i coś wstawiać. No właśnie, hmm. właśnie, i chodzi o to. Y jakby Nikt nie wiedział po prostu, że to się tak rozwinie. Do, z, do tego stopu. W sportach siłowych zauważyłem, że e, ludzie nie chcą pokazywać swoich treningów, tych no. prawdziwych takich technik, tych sztuczek, e, tego całego planu treningowego, tylko omijają. Jest to tak owiane, wiesz, te, te, taki temat tabu, jest, jest to... No, jakbyś bał się pokazać przeciwnikowi, że on to wykorzysta. I stąd też, kiedy ty założyłeś pierwszy kanał, to oni na to patrzyli, jak ty zdradzasz wszystkie swoje techniki, mocno, nie u mnie to było inaczej. Tak. Ja, ja powiem, jak dziś jeden z kupił powiedział tak, Konrad, no dobra, no ale no pokazałeś na filmiku, że wyciskasz belkę 170. A co będzie, jak nie poniesiesz na zawodach? Ja mówię, no nic nie będzie, no po prostu nie podniosę. No, udało mi się na treningu, to gdzieś to pokazywałem po prostu swoje prawdziwe trening. Jak, jak czegoś nie wyciskałem, to, to pokazywałem, że mi to się nie wyszło i to wrzucałem do internetu, i mi się wydaje, że ludzie właśnie polubili tą prawdziwość. Że nie było, było korzystania. Nie pokazywałem, że każdy trening mój to był nowy rekord. Ja miałem takie filmiki na przykład na YouTube, gdzie robiłem cztery serie i cztery razy nic nie podniosłem. A chętnie też, to dzielili, dzieliliście się wiedzą treningową Ta. z innymi, czy raczej były takie rzeczy, które chcieliście zostawić dla siebie typowo. Ja, jak, ja pamiętam jak startowałem z chłopakami, to jeden drugiemu podpowiadał co robi na tak. treningach i tak dalej. Wiadomo, każdy organizm jest inny. No tak. Na przykład jak ja mówiłem takiemu Brianowi Showowi, który robił na treningach 440 w martwym ciągu, ale ja robiłem belkę 210 na treningu, to dla mnie abstrakcją był jego ciąg, a dla niego abstrakcją moja belka. Wiesz, I on mnie mi, mi się pytał, Krzysztof, ale jak ty to robisz? Jak ty to robisz, że ty to ty to A ja bym, a jak ty robisz, że ty zrobisz ten martwy ciąg? Jak ty plety jakoś układasz, coś składasz? I wiesz, no i żeśmy gadali tak między Czyli sobą. Czyli w kuluarach mieliście tak naprawdę takie rozmowy dość luźne i wymienialiście swoje spostrzeżenia no i tak. poglądy. E, a tak. było, było czuć taką rywalizację na zapleczu, czy, czy raczej była taka koleżeńska atmosfera? Ja na przykład w nie głównie spotkałem się z tym, że właśnie ta, ta, to koleżeństwo było. Zmiał nie zapomnę jak na pierwszych zawodach właśnie organizowanych przez y, Irenę Kurasi i Grześka Peksę, e, pęk mi pas. E, I teraz ten gościu kurde jest trenerem personalnym, bo widziałem ostatnio na Facebooku. Przepraszam, że zapomniałem jakąś ten Zawem, pamiętam, że miał na imię. Zdjął swój, dał mi i powiedział, ja już nie mam szans wygrać, a ty jeszcze możesz. No. Super. Wiesz, to, kurde, to no, gościu, gościu pewnie dało swój to z i tak, on jeszcze był lokalnym, jeszcze był lokalnym zawodnikiem, nie? I on z nią zdjął masz, tobie lepiej idzie, nie? No, kurde. no Znaczy, to takie sytuacje, to tak, to, e, to potwierdzam, że tam jeden drugiemu sprzęt pożyczyć nie ma sprawy, ale ja też byłem przy sytuacjach, gdzie były kłótnie, bo sędzia temu zaliczył, nie powinien zaliczyć, dlaczego to było zaliczone. Bo wiesz, typowa rywalizacja. E, e, wtedy jak, już jak już w grę wchodzą duże pieniądze za wygraną i na przykład ten wygrywa, a nie ten i ten ma przejąć jego dole, no to to już wchodzą no, i wchodzą nerwy, wchodzą emocje. I byłem przy kilku takich sytuacjach, gdzie wiesz, gdzie Arnold tu był za kulisami, a tu nagle wiesz. Chłopy po, po 200 kilo patrzyli, patrzyły na siebie wilkiem, nie? Hmm. że nie wiadomo, co, co się zaraz stanie. No. Powiedz mi, jesteś w stanie zdradzić swoją największą wygraną, jaką miałeś na turnieju? Znaczy, kurczę. W... Chyba za Arnolda w Australii. Coś około. Nie pamiętam, musiał ale coś około 17-18 tysięcy dolarów? To była twoja największa tak, jednorazowa, tak, jednorazowa. Natomiast u ciebie Konrad, jak to wyglądało? Kurde. Powiem że nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Zawsze sumowałem sobie te sezony. Ja mogę ci powiedzieć, że miałem najwięcej za sezon. 35 tysięcy. 35 tysięcy złotych. Tak. Mhm. Sezon, który, no, pomijamy jakby ten sezon zimowy, czyli ten. No, składał się, taki... sezon się zaczynał w zeszłym gdzieś od maja kończył się we wrześniu. To jak na Arenę Polską, wydaje mi się, że to jest dobry wynik, gdzie no, jest też dość, dość spory przeskok na tę Arenę Światową. Tak, tak no, pieniądze są głównie na, na Arenie Światowej. No właśnie. Powiedzcie mi jeszcze, e, dlaczego tak mało zawodników było dobrze zbudowanych, w sensie dociętych, krata na brzuchu, a tak dużo zawodników jednak bardziej bym powiedział takich otyłych, tak można by to e, na pierwszy rzut oka powiedzieć. Wielcy, ale jednak z tymi brzuchami. E, czy to pomagało, czy przeszkadzało? Taka dobra budowa, nie? Wiesz, i tutaj też jest taki temat kontrowersyjny, bo zawodnik fajnie wyglądający będzie miał lepsze predyspozycje w konkurencjach biegowych, w konkurencjach wytrzymałościowych. Chociaż też nie zawsze w konkurencjach wytrzymałościowych, ale w konkurencjach bieganych, w konkurencjach, gdzie, gdzie trzeba się wykazać sprytem, zwinnością. A wiesz, a ci brzuchaci z wielką wagą, to jest statyczna siła. Gdzie możesz zobaczyć e, na przykład e, naszego Mariusza na BSM. Gdzie konkurował z Sawickasem i tam ich zjadał, a no, później na Arnoldzie było w drugą stronę. Nie? To były inne konkurencje. To, dokładnie. Ta, Statyka pewno... kontra, wiesz, kontra y, takie w... konkurencje zwinnościowe, wyposażenia, Wytrzyma wytrzymałościowe. Wiesz. A na pewno można spojrzeć na to tak, że w Belce ten brzuch pomagał, bo. Widziałem ja niejednokrotnie, jak sobie ktoś zarzucił Ta. na ten brzuch. I... lub bardziej żubercy. No, bardziej, dobrze. przy kulach. Tak. Jasne. Gdzieś tam, natomiast ci bez brzucha no, tego sobie robić nie mogli. Ale znowu, mamy Mariusza, który brzucha nie miał, a sobie w tym radził. Czyli to nie jest taki zerojedynkowy wyznacznik, że masz brzuch, będzie lepiej, nie? Tylko wiesz, tylko no, tu też trzeba znowu wrócić do ciężarów, no nie? Bo na przykład jak miał ten wielki, już ogromny, on ważył około 190 kg, no to on bez problemu rzucał tam axla 200, 205, e, kule po, po 240 czy tam 250, które robił na Arnoldzie, e, belkę 228, którym bardzo długo był rekord świata. No wiesz, no Mariusz już robił mniejsze te wyniki, dlatego to jest wszystko ciężko, ciężko porównać. No. To by ale trzeba nadrabiał. było porównać poszczególne e, wyniki w poszczególnych bojach. No. Tak, ale nadrabiał mówię sylwetką i to dało mu to też ładnie. popularność taką poza samym Strongmanem, czyli taką ikoną może troszeczkę. Derek Ponson pięknie to, też wyglądał. To jest właśnie to, to, co chciałem powiedzieć, ale nie ubiegłeś, że on wyglądał estetycznie i to przez to też... Ściągał sponsorów, no wiadomo, Dokładnie. firmy przez marketing patrzyły troszeczkę na, inaczej na niego. Mimo, wiadomo, wygrywał te zawody też super, no ale przy tym dobrze wyglądał, nie? Ja w 2003 albo 2004 roku miałem okazję po raz pierwszy prowadzić właśnie wywiad z Mariuszem na, na, w zawodach w Łodzi. Ale do czego zmierzam? Na tamte czasy było, że wyglądasz jak Hudzian, a nie wyglądasz jak Głuchowski. To. Był wtedy mistrzem świata w kulturystyce, na przykład. Nie? Czyli, jakby ta popularność Strongmana była przewyższająca, jego sylwetka była mimo wszystko bardziej znana ludziom niż tego mistrza świata, który no przecież zdobył mistrzostwo świata i zasłużył na najlepszą sylwetkę na świecie. Tak? Weź, weź zawodników z ery Warki Strong. Tam każdy chciał dorównać Pudzianowi w ciężarach i w wyglądzie. Ja tak samo ja Jarek trenowałem. wyglądał super. O, jarek, 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 jarek Dymek Sławego Orzeł. Wiesz, tu później Grzesie Krzymański, Tomek Żochol, e, wiesz, wszyscy ci zawodnicy Irek Kuraś też. O, Irek Kuraś, To był kulturysta. No. Kuczy, To byli zawodnicy, brat Jarka Dymka, to byli zawodnicy Jacek, Jacek którzy no, chcieli nie dosyć, że dorównać Pudzianowi, wiesz, na zawodach siłą, ale też wyglądem. Bo takie były trendy, bo to był mistrz, tak wyglądał mistrz, każdy chciał być jak mistrz. No. do tego. Ja też, był jak przyszedłem do Strongmana, to ja patrzyłem na to, wiesz, jak ja mam dźwigać, ale też jak ja mam wyglądać. Czyli, czyli też był ten kult ciała też. Dokładnie. Natomiast nie wiem, czy wiesz, Tomasz Żochol też siłował się na rękę przez długi okres. O, czasu. Miał, miał swój epizod i też się siłował, przyjeżdżał do nas do klubu i sparowaliśmy i tak dalej. Na dzień dzisiejszy z tego, co wiem, to w Anglii mieszka nie? z synem. Ale to taki off-top. Ostatnie pytanie. Słuchajcie, jakbyśmy podsumowali całą rozmowę, to zwykłemu Kowalskiemu, polecacie Strongmana jako hobby, jako taki trening, wiecie, dla siebie, czy raczej uważacie, że nie jest to dobry pomysł i bardziej kulturystyka, czy może trójbój? Wiesz co, ja uważam, że te yy, boje, które są w Strongmancie, na przykład z Parcer Farmera, fajne są dla bokserów. Fajne są też dla zwykłych yy, ludzi z siłowni, którzy chcą sobie po prostu wzmocnić brzuch. Czyli ćwiczenia akcesoryjne, które akcesoryjne. warto dodać. Ja bym, moim zdaniem, na przykład belka na siłowni teraz że się zaczyna częściej pojawiać. chodzi mi o belkę szkocką. Mhm. To, wiadomo, też jest używana w Crossfitie, no ale główne główny pochodzenie mamy ze strongmana. Jasne. I też ludzie zaczynają na tym trenować. Na tym bardzo możesz fajnie przetrenować barki. Bardzo fajnie możesz przetrenować klatkę. Wiesz, to fajnie można sobie w treningu takim codziennym... Ja nawet czasami do tej treningów fajterski, gdzieś tam sięgnę po walizki, żeby z, no, zrobić z nim na przykład duży sprint. No wiadomo, są to, to małe ciężary, no, ale jednak gdzieś tam te, te nogi pracują przy tym, nie? Czyli rozumiem, że na twoich siłowniach znajdziemy taki sprzęt. Możesz w każdym momencie no. wejść i sprawdzić. Teraz jeszcze I handel się pojawi. Ja, byłem, widziałem, trzeba jeszcze tą drugą przetestować. Zapraszam serdecznie. A jakie jest Twoje zdanie? Ja uważam, że wszystko jest dla wszystkich, tylko z umiarem. Czyli z głową. Jeśli przyjdzie jakiś laik na trening, będzie chciał się złapać za walizki czy za belkę, to ktoś mu powinien to pokazać jak to zrobić, dobrać odpowiedni ciężar, że mu się nic nie stało, a fajnie może też zrobić trening. I to jest ta różnica, tam właściwie przewaga maszyn, na których no, tak naprawdę krzywdy za bardzo sobie zrobić nie możesz. Jest ten ruch dość mocno wymuszony i dostosujesz do tego sobie wagę. Natomiast w wolnych ciężarach, no już jednak warto by było, żeby ktoś... Na... Taką osobą stanął. Tak. No miałeś okazję spróbować belki oponować. No tak, dały się nas przecież. Spróbowałem. To było już takim tuż przedoperacyjnie w najgorszym takim okresie dla mnie, dlatego mam nadzieję, że będzie mi to dane może w okresie letnim w tym roku powtórzyć o. to. A tym bardziej, że wy wracacie, więc jak najbardziej jestem chętny na coś takiego. Si tym bardziej, że Krzysiek cały czas, że tak powiem, podbija tutaj do, do siłowania, że chce mnie pokonać. Ja, ja, sobie ja, rok. Ja, ja powiem tak, ja przed karierą Strongmana. To moje pierwsze starcie, to było e, w siłowaniu na rękę, wygrałem Mistrzostwo Województwa. Łódzkiego siłowaniu na rękę, później pojechałem na Puchar Polski, gdzie byłem siódmy, tam chyba na 11 zawodników. Nie wiedząc jeszcze o co chodzi technicznie. Nie wiedząc nie? za bardzo o co chodzi, więc wiesz, ja tam się siłowałem z takimi zawodnikami, jak Marcin krew, wiesz, mhm. który wtedy to była był top, nie, nie, nie do no. w Polsce, dokładnie. Zanim długo, długo nigdy No czy wiesz, e, ja nie wiem, że tam w moków, to, nie? jasne rozumiem. Przynajmniej przełożyłem rękę. A miałeś pięciu... kiedykolwiek, tylko jeszcze mi powiedz na zawodach Strongmana, konkurencję RWSingu, siłowanie na rękę, czy nie, to nie za twoich czasów? Nie mieliśmy tego nigdy. I nie wiem dlaczego, nawet. No. To wszystko od organizatorów zależało. Dokładnie, wszystko może była mało widowiskowa, wiesz, może tego stołnik nie chciał przywozić, wiesz. Jasne. Może się bali o kontuzję też. Ciężko wszystko powiedzieć. Wszystko możliwe. Z mojej strony to wszystko, panowie. Dziękuję, że przyjechaliście. Eee, mam nadzieję, że Wam się również podobał ten odcinek. Dajcie znać w komentarzach, o czym byście chcieli jeszcze porozmawiać. A tym, tymczasem kończymy. Subskrybujcie, lajkujcie. I do zobaczenia. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Hej. Dzięki.